Cześć! W tym odcinku pokażę, jak w łatwy sposób można zoptymalizować model 3D, aby wykorzystać go w grze komputerowej. Najczęściej pracuję ze zmaksymalizowanym widokiem 3D Studio Maxa, który można uzyskać poprzez skrót Alt-W. Model ten wykonał jeden z moich studentów na zaliczenie z przedmiotu modelowanie 3D. Jak widzicie, model jest dosyć złożony i może być wykorzystany w grze, ale najczęściej przy bliskim podejściu do niego, aby zobaczyć jego dokładną konstrukcję. Natomiast jeżeli kaloryfer będzie oglądany z dosyć daleka, można go zoptymalizować. Na samym początku tworzę boksa o podobnych rozmiarach i ustawiam go na środku świata, bo kaloryfer też jest mniej więcej w tym miejscu. Teraz postaram się dopasować kształt prostopadłościanu do kaloryfera. Na początku konwertuję go na edytowalne poligony, abym mógł modyfikować położenie jego ścian. Zaznaczam poligony i dowolną ze ścian. Chodzi o to, żeby pokrywał dokładnie, ale w niewielkiej odległości kaloryfer, czyli mniej więcej coś takiego, aby był nieco większy, ale bardzo dopasowany. Wybieram każdą ze ścian i każdą z nich dopasowuję, dlatego początkowa wielkość prostopadłościanu nie ma większego znaczenia. Wygodniej jest, gdy jest nieco większy, bo wtedy po prostu zmniejszamy ściany i nie ma problemu z ich zaznaczeniem. W tym przypadku to jest akurat prostopadłościan, ale jeżeli mamy bardziej złożone obiekty, no to po prostu szukamy modelu prymitywu geometrycznego, który przypomina najbardziej optymalizowany obiekt. Ten obiekt był trochę bardziej złożony, ponieważ miał jeszcze nóżki i fragmenty rurek, ale usunąłem, żeby po prostu ułatwić w tym filmiku pokazać to, co najistotniejsze, a nie mniej więcej za bardzo się zagłębiać w detale. Wybieramy teraz modyfikator Unwrap UVW, aby rozłożyć teksturę naszego boksa. Otwieramy okienko Open UV Editor. No i tutaj widzimy, że każda ściana zajmuje przeznaczony na to obszar, czyli tutaj szachownicę. Aby przeskalować wszystko i ustawić każdą ścianę oddzielnie, wybieram Mapping Flatten Mapping i bez zmieniania opcji po prostu daję OK. Teraz mogę przejść do zaznaczania edge, krawędzi i zaznaczam te krawędzie, które według mnie będą z przodu, aby je połączyć, ponieważ szwów powinno być jak najmniej, a więc cięcia powinny być w tych miejscach, w których nie widać, i wszystkie inne elementy powinny być połączone. Tam, gdzie najmniej widać, może być przecięcie, ale powinno się tych cięć unikać. Powinno być ich jak najmniej. Więc tutaj po prostu połączyłem tak, jak się da, żeby z tej strony było ich jak najmniej widać. Oczywiście nie mogę uniknąć tego, ponieważ to jest sześcian i prostopadłościan, więc nie da się tego uniknąć zupełnie. Teraz mogę te wszystkie ścianki przenieść na element z szachownicą, ponieważ najlepiej je ustawić właśnie w taki sposób. To jest obszar tekstury. To mogę teraz połączyć poprzez Collapse All, aby po prostu uzyskać jeden model, który już te UV-ki ma na stałe przypisane do siebie. I znowu mamy możliwość edycji poligonów. Teraz fajnie, jeżeli światło będzie współgrało dobrze z tym elementem, z tym boksem, dlatego zaznaczę wszystkie krawędzie i dodam chamfera. Niewielkiego, 2-centymetrowego. Przede wszystkim ustawiam quad chamfer, bo w tych przypadkach on najlepiej działa. Ustawiam 2 cm i sprawiam, aby ściany nie były wygładzone, tylko były z twardym cięciem, ale to i tak przy oświetleniu będzie dobrze wyglądać. Czyli coś takiego. Akceptuję. OK, odznaczam edge'a, ponieważ teraz zajmę się stworzeniem tekstury normal mapy. Czyli uzyskam coś, co przypomina tamten kaloryfer, tylko przy pomocy tekstury. Wybieram modyfikator projection, który analizuje obiekt, który teraz muszę dodać do listy. Czyli nasz kaloryfer początkowy, niewykonany przeze mnie. Zaznaczam kaloryfer, jest dodany. Teraz na podstawie tamtego kaloryfera będzie zanalizowany mój boks i zostanie sprawdzone pod względem różnic między jednym obiektem a drugim.
Czyli w taki sposób daję cage'a i cage to jest klatka, która powinna być trochę szersza od tych modeli, aby analizował obszar całej tej klatki. Wtedy na pewno zanalizuje i mój model, i model początkowy, niezoptymalizowany. 2,5 to jest w tym przypadku akurat dobry rozmiar. Trochę większy, ale będzie to na pewno dobrze działać. Przechodzę do menu renderingu i wybieram render to texture. Ponieważ będę renderował teksturę, nie potrzebuję koloru, bo kaloryfer pod spodem też ma w sumie jeden jednolity kolor, więc nie muszę za bardzo modyfikować. Zmieniam wartość padding, aby tekstura nieco była szersza od obszaru, który zajmuję w tej szachownicy. Wybieram projection, ponieważ ten modyfikator specjalnie po to stworzyłem. Teraz chcę zastosować kanał, który już był w tych modelach, a nie tworzyć nowy. Więc wybieram use existing i jedynkę. No i teraz muszę wybrać, jaką teksturę chcę wykorzystać. Ponieważ kaloryfer jest w miarę jednolitego koloru, ale jego struktura jest różna, wybiorę normal mapę, ponieważ chcę właśnie ją zapisać. Wskażę miejsce, gdzie chcę, aby została zapisana tekstura, no i nazwę ją tak, jak nomenklatura nakazuje, w rozszerzeniu TGA, ponieważ to rozszerzenie jest najczęściej stosowane. Ale pamiętajcie, że przy zapisywaniu TGA nie potrzebujemy przezroczystości, zwłaszcza w tym przypadku, więc wybieramy 24 bity. 32 to jest alfa dodatkowo, więc potrzebujemy tylko czerwonego, zielonego, niebieskiego bez przezroczystości. Wybieramy odpowiednią rozdzielczość. Powiedzmy, że taki standard to jest 1024, czasem 4K, czyli 4096, i ja właśnie taki wybrałem. Im wyższa rozdzielczość, tym lepiej będzie wszystko oddane. Tutaj daję continue i czekamy. Ten moment przyspieszyłem, ponieważ trochę się oczekuje na wyrenderowanie normalki. No i tutaj praktycznie jest już gotowa. I została również zapisana, jeżeli wskazaliśmy miejsce, gdzie zapisana być powinna. OK, zamykamy. Na końcu możemy wyrzucić projection, bo już nie jest potrzebne do niczego. Tekstura już została wypalona, więc to jest w sumie wszystko, co musimy zrobić. Na samym końcu jeszcze dodam light mapę, czyli po raz kolejny wykorzystam unwrap UVW, ale przesunę z kanału pierwszego, skopiuję rozkład na kanał drugi, bo rozkład jest wystarczająco dobry, nie trzeba go ponownie układać, więc po prostu dam move po zmianie kanału na drugi i ponownie mogę skolapsować, aby przypisać drugi kanał na stałe do modelu, bo domyślnie każdy model ma tylko jeden kanał, pierwszy. Na samym końcu jeszcze trochę poprawię geometrię, to czy bardziej oświetlenie, czyli zaznaczę wszystkie poligony, oczyszczę smoothing grupy i dam jedną, tak jak wymaga tego technika tworzenia modeli do gier komputerowych, czyli jedna smooth grupa ładnie wygładzi ten model. Zmienię też jego nazwę, chociaż to akurat nie jest za bardzo konieczne, ponieważ wykorzystam go jako model dodatkowy uzupełniający gotowy już model. Ale o tym za chwilę. Teraz, mając zaznaczony mój model, wyeksportuję go do FBX-a. Ale tylko mój model, więc zaznaczę export selected, a więc obiekt zaznaczony. No i nazwę go podobnie jak domyślny kaloryfer, który otrzymałem od studenta. On go robił, o ile się nie mylę, w Blenderze, ale w każdym programie graficznym wyglądał dobrze. I w silniku również tak będzie. Zapisuję to jako LOD, czyli Level of Detail. Na samym początku oznaczam Turbo Smootha, ale zaznaczam triangulację, czyli zamianę na trójkąty. Oznaczam wszystkie elementy, takie jak geometria, jak animacja, kamery, światło, to nie jest potrzebne. Ponieważ będę to importował do Unreal Engine'a 5, to muszę zmienić zaawansowane opcje. Pierwsze to to, że Unreal Engine od 4 działa na centymetrach, dlatego zmieniam układ na centymetry i zmieniam też format, wersję FBX-a, ponieważ teraz zgodna z Unreal Engine 5 jest wersja FBX 2020. I najlepiej z niej korzystać, żeby zgodność była maksymalna. OK. Przejdźmy teraz do silnika. To jest Unreal Engine 5 i mam tu już zaimportowany kaloryfer. Oczywiście
Tekstury, modele, materiały były trochę lepsze, ale pokażę, żeby nie było dużych różnic między jednym modelem a drugim. Dlatego dałem tam zwyczajne tekstury. Tutaj akurat są dwie. Czarne dla rurek, które usunąłem, i białe dla kaloryfera, kremowe. Ok, teraz importuję w tym modelu kolejny model, który jest jego wersją zoptymalizowaną, czyli Nudgebox. Aby go wyświetlić, wystarczy zmienić tryb, bo teraz wyświetla LOD 0, natomiast ja chcę, żeby pokazało LOD 1. Widzimy, że ten obiekt jest bardzo złożony, natomiast ten jest bardzo prosty. Ale nie ma tekstury, ponieważ jest tutaj wolny slot, trzeba tą teksturę po prostu wykonać. Dlatego najlepiej zduplikować tą teksturę, tutaj materiał, który tutaj jest, a na początku skopiuję teksturę, przeniosę do Content Browsera tą teksturę normalki i zduplikuję materiał, ten kremowy, który jest na większej części, prawie na całym kaloryferze. Klikam prawym i wybieram Duplicate, ewentualnie Ctrl-W, to jest też skrót do duplikacji tego elementu. Zmienię trochę nazwę, żeby było wiadomo, do czego ten materiał, czego on dotyczy. Otwieram materiał i dodam tutaj, nie zmieniając nic, co tutaj aktualnie jest, dodam tylko teksturę, którą połączę ze slotem normalki. Czyli RGB łączę z normal. Oczywiście tam na dole też jest RGBA, ale jak pamiętamy, nasza tekstura nie ma kanału alfa. Ok, zapisuję. I możemy teraz przydzielić ten materiał do uproszczonego modelu kaloryfera, który jest wewnątrz złożonego modelu, który jest LOD 0, czyli tym modelem domyślnym. Tak wygląda model niezoptymalizowany, który będzie przydatny przy bliskim podejściu gracza do tego modelu, natomiast gdy gracz będzie w pewnej odległości, uprościmy ten model, aby nie zjadało niepotrzebnie zasobów. Czyli teraz nowy materiał z teksturą przypiszę do zoptymalizowanego prostopadłościanu. Jak widzimy, wygląda całkiem nieźle. Oczywiście ma pewne różnice, ale nie widać. Teraz ustalę, w jakiej odległości jeden model będzie podmieniany przez drugi. Wybieram LOD 0 i on jest przy pełnym ekranie, czyli od pełnego ekranu do pewnej odległości. Tutaj LOD 1 ustawię, że gdy zajmuje około 50% ekranu, to wtedy będzie się zmieniał. No i jeżeli ustawię auto, możecie zobaczyć. Teraz jest bardzo złożony i bardzo dobrze wyglądający model. Tutaj macie złożoność. Jeżeli się oddalę, w pewnym momencie zostanie podmieniony na mój bardzo zoptymalizowany. I w taki sposób właśnie działa optymalizacja w grach i dokładnie technika LOD, czyli Level of Detail.